Ekstraklasa zawitała na stadion Wisły Płock wcześniej niż planowano. Na specjalnie wylanym torze w obecności 10 tysięcy kibiców odbyła się nocna rywalizacja najlepszych drifterów z Polski i Europy. Driftmasters narobią super robotę, to jest mega wielkie show. Ludzie na trybunach, wszystko oświetlone, pary bliskie, ataki, super. My, kierowcy, to czujemy tą atmosferę, mimo że samochód robi naprawdę hałas, mamy kaski założone, ale w sercu i czuć to wszystko. Szeroki na 8 i długi na 830 metrów tor sprzyjał zaciętej walce, która momentami toczyła się na milimetry. Tor jest bardzo wąski i są betonowe bandy, a wewnątrz są od razu plastikowe separatory, po których dotknięciu mamy 0 punktów. Samo je ułożenie powodowało, że my jako kierowcy musieliśmy podczas jednego przejazdu wykonać 11 przekładek. To jest naprawdę rekordowa ilość, jeżeli chodzi o drifting. Z wymagającą trasą i przeciwnikami najlepiej poradził sobie James Dean. Po niezbyt udanych debiutanckich rundach w Poznaniu, Irlandczyk pokazał, na co go stać. Ten weekend był dla mnie niesamowity. Wszystkie te zwariowane bitwy na bardzo bliskim dystansie bardzo mi się podobały. Atmosfera, jaka tu panuje, jest jedną z najlepszych, z jakimi się spotkałem. Cały ten tłum, szalona sprawa. Na niższych stopniach podium stanęli Marcin Carzasty i Grzegorz Chybki. Kolejna runda Drift Masters Grand Prix, która odbyła się nazajutrz, była już mniej szczęśliwa dla Dina. W top 8 musiał on uznać wyższość Pawła Borkowskiego, który dość nieoczekiwanie zwyciężył w całych zawodach. W finale pokonał doświadczonego Dawida Karkosika. Nie pozostało nic innego, tylko iść tak samo na całość i starać się jak najlepszą linią, przy tym dobrze atakować, bo sam atak by mi nie wystarczył, dlatego skupiłem się i na ataku, i na linii, bo tutaj to było kluczem, żeby z nim wygrać. Trzecie miejsce zajął płocczanin Piotr Więcek, który pozostał liderem klasyfikacji generalnej po 4 rundach. Stadion w Płocku jeszcze raz zamieni się w arenę zmagań drifterów na zakończenie sezonu. Tymczasem kolejne zawody odbędą się już 18 i 19 czerwca na terenach Warsaw Expo, a na kibiców będą tam czekać nie tylko sportowe emocje. Będziemy mieli koncert najlepszych DJ w Polsce, DJ Sibul, DJ Adamus. Warszawska jakby runda jest w takiej konwencji Disco Warsaw Drift, także myślę, że będzie fajna impreza.